Mamy piękną niedzielę z ustanowioną pogodą bez deszczu. Każdy z was, kochani, kto nas dzisiaj tutaj słucha, jest tu na miejscu tak zwanym całkiem przypadkiem. To wiedzcie, że ta pogoda jest dlatego, bo została ustanowiona przez grupy wstawiennicze. Kochani, jest napisane w Piśmie Świętym tak: lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeżeli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Przyjaciele, w centrum chrześcijaństwa nie jest śmierć Jezusa, nie jest Jego zmartwychwstanie, ale w centrum chrześcijaństwa jest Jego wniebowstąpienie. Oto po raz pierwszy od historii Wszechświata Bóg się wcielił, połączył się z człowiekiem. Jako człowiek umarł na ziemi za grzechy ludzi. Jako człowiek wstał z martwych. Jako człowiek wstąpił w ciele do nieba. I jako człowiek zasiadł z Bogiem na tronie. Po raz pierwszy od początku Wszechświata taka rzecz się wydarzyła. Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną sprawę. Bóg stworzył ludzi nie po to, żeby od razu zaplanować ich odkupienie, ale Bóg stworzył ludzi po to, aby panowali na ziemi. Bóg stworzył ludzi, aby panowali we Wszechświecie z tej ziemi. Bóg stworzył ludzi, aby pokonali, wzięli autorytet nad buntownikiem Lucyferem. Po to została stworzona rasa ludzka. Rasa ludzka nie została stworzona po to, aby sobie objąć jakiś kawałek ziemi i żyć sobie szczęśliwym życiem. Rasa ludzka została stworzona po to, aby wziąć autorytet nad buntownikiem Lucyferem, aby zapanować nad Wszechświatem w imieniu wielkiego Boga. Po to została stworzona rasa ludzka. Po to powstał Adam i Ewa i taki był zamysł Boży. To, że ludzie zawalili sprawę, to jest inna rzecz. To, że Bóg schodzi na ziemię później, jako człowiek umiera za nasze grzechy, wstaje z martwych, to jest wszystko plan B. To jest plan B. W centrum chrześcijaństwa jest w niebo wstąpienie, zjednoczenie człowieka z Bogiem. Jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, jesteś zjednoczony z Bogiem. Jeżeli oddałeś życie Jezusowi, połączyłeś się z Bogiem Ojcem na wieczność. Nic cię nie wyrwie z Jego ręki i nic cię nie odłączy od Jego miłości. Jesteś powołany, aby w Chrystusie Jezusie panować nad diabłem, nad wszelką mocą ciemności. Jesteś powołany, żeby prowadzić zwycięskie życie przez Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi, że jesteś powołany, aby królować. Nie jesteś powołany, aby wegetować. Nie jesteś powołany, aby leżeć i kwiczeć ciągle: Boże, ratuj. Jesteś powołany, aby panować. Jesteś powołany, aby panować w Chrystusie Jezusie. Ja chcę, żebyś zrozumiał swoją pozycję dzisiaj. Jak będziesz dzisiaj uwielbiał Boga, powiedz: Panie Boże, dziękuję Tobie, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany,
Z Chrystusem wstałem z martwych i z Chrystusem wstąpiłem do nieba. Boże, ja jestem z Tobą zjednoczony. A potem odwróć się w swojej modlitwie w duchu i powiedz do diabła prosto w jego twarz. Powiedz do niego tak. Posłuchaj, diable. Tylko dlatego nie każę Cię pocałować w moją świętą dupę, bo jesteś brzydki jak grzech. Tak popowiedz dziś. Powiedz mu to, na co zasłużył, ponieważ Ty przyjąłeś to, na co nie zasłużyłeś. Jesteś człowiekiem łaski. Jesteś człowiekiem, który powołany do władania w imieniu Jezusa ma sprawować tą władzę z należytą mocą i siłą i masz ją dzisiaj. Cokolwiek się dzieje w Twoim życiu, co nie odpowiada prawidłom Bożym, posiadasz nad tym władzę i możesz to zgładzić w imieniu Jezusa. Kiedy będziesz uwielbiał teraz Boga, stań właśnie w miejscu odpowiedzialności za to, że jesteś władcą, że jesteś tym, który włada. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Ojcze, dziękujemy Tobie za Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Tobie, że w Chrystusie Jezusie zostały nam przebaczone wszystkie grzechy, że ukochałeś nas w Chrystusie Jezusie, że spowodowałeś, że staliśmy się nowymi ludźmi w Chrystusie Jezusie. Ojcze, uwielbiamy Cię za to. Ojcze, wywyższamy Ciebie za zjednoczenie z Tobą w Chrystusie Jezusie, za to, że umarłeś Jezus za nas, że zmartwychwstałeś, że pociągnąłeś nas do tronu Ojca. Uwielbiamy Ciebie, makata, rala, rabaka, da, święty, rabaka, święty, rala, święty rala, jest nasz Pan. Wywyższamy Cię, podnieś głos. Halleluja. Wywyższamy Ciebie, Król nasz. Święty, święty Boże nasz. Święty, święty jest nasz Pan. Widzimy chmury.
Yeah!
Ciebie czcimy, na Tobie koncentrujemy nasze myśli, na Tobie jest cała nasza uwaga. Ciebie wywyższamy, jako jedynego Pana, jako jedynego Króla, jako sprawcę wszystkiego w naszym życiu. My uwielbiamy Ciebie, jako źródło mocy. Podnieś do Niego swoje ręce. On wróci lada dzień. I to wróci w wielkim stylu. Yeah.
Jego
modlitwa zgon. Jesteś sprawiedliwy dzięki Jezusowi. Podnieś swoje ręce i zacznij wywyższać Jezusa. Szokorobasa, kolorobasa, antonorobasa. Ererebasa, kolorobasa, kolorobase. Módl się innymi językami. Szobake!
Świętego Miasta.
wiarę. Tego, co nazywa się ciszę. Ooh.
Maria, wołam El Shaddai. Siła do zdobywania bogactw. Siła do zdobywania bogactw w imieniu Jezusa. Tylko Ty, jedynie Jezus. Odwaga, odwaga. Rządzisz w sercu mnie. Tylko Ty, jedynie Jezus. Rządzisz w sercu mnie. Tylko Ty, jedynie Jezus. Rządzisz w sercu mnie. Tylko Ty, jedynie Jezus. Swoboda, swoboda. Rządzisz w sercu mnie.
wywyższam Cię, mój Pan, mój Bóg, wywyższam Cię. Mój Pan, mój Bóg, wywyższam Ciebie. Alleluja. Mój Bóg, wywyższam Cię, mój Pan. Oto wszystko czynię nowym, on powiedział. Oto wszystko czynię nowym. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Hallelujah. Wszystko stało się nowe. Zacznij patrzeć z perspektywy zwycięzcy. Z perspektywy zwycięzcy. Z perspektywy zwycięzcy. Mój Bóg, wywyższam Cię. Mój Pan, mój Bóg, wywyższam Cię. Mój Pan, mój Bóg, wywyższam Cię. Utożsamiaj się z tronem Ojca. Ty mu oddajesz mu chwałę i cześć jako dziecko Boga. Ja wołam Adonai, mój Pan. Jako dziecko Boga. Ja wołam El Shaddai. Jako dziecko Boga. Mój Bóg. Ja wołam Adonai, mój Pan. Absolutne miejsce w niebie.
Spójrz na miejsce w niebie. Spójrz na miejsce, w którym siedzisz. Spójrz na to miejsce z perspektywy dziedzica. Ja chcę, żebyś widział siebie jako osobę, która siedzi z Bogiem na tronie w Chrystusie Jezusie. Spójrz na siebie. Spójrz na siebie. Spójrz, kim jesteś. A teraz spójrz na diabła z tej perspektywy. Właśnie z tej perspektywy spójrz na każdy problem, który przyszedł do twojego życia. Mały czy duży, z perspektywy nieba spójrz. Z perspektywy nieba. Z tej perspektywy spójrz. Zobacz. Zobacz. Jesteś dzieckiem Boga. Dziecko Boże wszystko może. Z perspektywy Boga teraz patrzysz na każdy swój problem. Na każdy swój problem. Słowo Boże mówi, że z ust sących będzie uwielbiony Pan. Że dzieci, niemowlęta będą Go uwielbiać, bo poprzez siłę dziecka Bóg podniósł rangę człowieka do wielkości władcy wszechświata. Rozumiecie? Przez rangę dziecka, przez małe dziecko. Dlatego mówi, że jesteśmy Jego dziećmi. Spójrz z perspektywy dziedzica. Zobacz, kim jest Twój ojciec. Zobacz, kim Ty jesteś w tym ojcu. I teraz się módl z tej perspektywy. I teraz z tej perspektywy odnieś się do każdej demonicznej opresji, która padła na Twoje życie do tej chwili. Diabeł jest króciutki, jest króciutki, drży przed Chrystusem wcielonym. Z władzy rozbrojony, z praw ogołocony i pod stopy ludzi Boga przez Pana rzucony. Jeszua, Pan nadchodzi, Pan nadchodzi, ruszają święte wody, spadają gwiazdy z nieba, niczym liście, piekło płonie w ogniu Chrystusowych ran. Jeszua, Pan nadchodzi, Pan nadchodzi, ruszają święte wody, spadają gwiazdy z nieba, niczym liście, piekło płonie w dniu ogniu Chrystusowych ran. Nasz duch jest nowiutki, całkiem nowiutki, mieszka w nim święty duch Boga. Zanim podążamy, dusze swe zmieniamy i w ten właśnie sposób z nieba szczęście osiągamy. Jeszua, Pan nadchodzi, Pan nadchodzi, ruszają święte wody, spadają gwiazdy z nieba, niczym liście, piekło płonie w ogniu Chrystusowych ran. Jeszua, Pan nadchodzi, ruszają święte wody, spadają gwiazdy z nieba, niczym liście, piekło płonie w ogniu Chrystusowych ran. Diabeł jest króciutki, jest króciutki, drży przed Chrystusem wcielonym, z władzy rozbrojony, z praw ogołocony i pod stopy ludzi Boga przez Pana rzucony. Diabeł jest króciutki, drży przed Chrystusem wcielonym, z władzy rozbrojony, z praw ogołocony i pod stopy ludzi Boga przez Pana rzucono. Ogłaszaj! Diabeł jest króciutki, drży przed Chrystusem wcielonym, z władzy rozbrojony, z praw ogołocony i pod stopy ludzi Boga przez Pana rzucony. Hej! Uwielbiamy Ciebie, Ojcze, za naszą władzę w niebie, za małość diabła i za wielkość nowego stworzenia. Wywyższamy Ciebie. My teraz, Ojcze, z tronu Boga potępiamy wszelką demoniczną ingerencję w nasze życie. Odrzucamy i odpychamy każdy diabelski atak. Ogłaszamy, że diabeł jest króciutki. Ojcze, ogłaszamy, że jesteśmy nowym stworzeniem. Jesteśmy dziećmi Boga. Ja chcę, żeby to brzmiało w Twoich uszach dzień i noc. Żebyś rozumiał, jak wielkie rzeczy uczynił dla Ciebie Bóg. Że nie zasłużywszy, zostałeś posadzony w okręgach niebieskich. Diabeł jest króciutki.
On robi z siebie kogoś wielkiego. On przychodzi do ciebie i pokazuje siebie jako wielkiego, wielkiego, wielkiego Boga. Ale on jest króciutki. I kiedy zaczynasz to widzieć, to potrafisz stanąć i powiedzieć do każdej z tych sytuacji: jesteś pod moimi nogami. Pod moimi nogami. Teraz ja chcę, żebyście się modlili. W każdej dziedzinie waszego życia, w której odnosiliście do tej chwili jakąkolwiek najdrobniejszą choćby porażkę, żebyś uznał tą rzecz za małą, nieważne jak wiele szkody wyrządziła ci ta rzecz. Może to byli ludzie, może to były sytuacje, może to były jeszcze nieprzemienione elementy twojej duszy, które dały ci się we znaki. Teraz powiedz: diable, nie pozwalam ci stymulować z tych rzeczy. Odejdziesz każda demoniczna siła od każdej słabości, a ta słabość przez moc wszechmogącego Boga będzie zamieniana właśnie w tej chwili w coś wielkiego i silnego, w coś, co jest nie do powalenia. Ojcze, uwielbiamy ciebie. Ojcze, wywyższamy ciebie za to, że jesteś wielkim i potężnym Bogiem. Że Ty doprowadziłeś nas do miejsca, w którym możemy ogłaszać, Ojcze, że jesteśmy ludźmi bez względu na to, jaki jest nasz wiek w Tobie, że jesteśmy ludźmi zwycięskimi, że z Tobą się to zatronie, potrafimy o wiele, wiele, wiele więcej, niż nam się wydaje. Ojcze, poddajemy Ci nasze myśli. My w tej chwili potępiamy każdą myśl, która w jakikolwiek sposób w swojej pysze, w swojej samodzielności podnosi się przeciwko poznaniu Boga. Duchu Święty, my potępiamy taką myśl. My w imieniu Jezusa przeklinamy każdą demoniczną siłę, próbującą wpłynąć na jakieś słabości naszych dusz, naszych ciał. My ogłaszamy, że każda demoniczna siła teraz jest usuwana, te słabości przez moc potężnego Boga są podnoszone do rangi życia. Że tam, gdzie była śmierć, przychodzi teraz życie. Tak, Duchu Święty, my to ogłaszamy z tronu Ojca. Z tronu Ojca. Jako prawowite dzieci Ojca. Jako prawowite dzieci Ojca. My to ustanawiamy. My to ustanawiamy. Ha, marala, rada, glory, de Jesus. Pamiętaj, że kiedy demon odchodzi, to grzech traci na wartości. Traci na jakości. Rozumiesz? To staje się słabe. Słabości stają się słabe. To jest ci gwarantowane w Chrystusie Jezusie. To możesz wziąć, ale ty musisz zadecydować. Wszystko zależy od punktu widzenia. Jeżeli patrzysz w stronę Ojca, to rzeczy słabe nie są słabe, a małe nie są małe. Diabeł jest maleńki, kiedy patrzysz na niego. Stronę Ojca. Proszę cię, nigdy nie patrz inaczej. Nie patrz równo na przeciwnika, patrz na niego z góry zawsze. Jakikolwiek problem pojawi się w twoim życiu, stań nad nim i powiedz: w imieniu Jezusa jesteś maleńki. Tak jak ten, który cię zasila. Hamaka, taralara, glory, glory, dere, 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 dere. Wywyższamy cię za twoją siłę w nas. Jesteś Ty.
Yeah.
dnia będziesz wystawiał straż na mury swojego domu. To znaczy, że każdego dnia będziesz modlił się w stawienicy o siebie, że każdego dnia będziesz podnosił swój głos do Jezusa. Szakororobasa, kororobasa, kororobasa, kalarabasa, kororobasa, kalarabasa. Ojcze, ja modlę się o przełom w dziedzinie modlitwy, o przełom w dziedzinie modlitwy, Ojcze. Usprawiedliwił, dając Ci dostęp do Ojca. Ale On też tam na krzyżu Golgoty złamał wszelkie przekleństwo, które ciążyło na ludzkości w sferze Jego cielesności i psychiki. Tam na krzyżu Golgoty Jezus rozchorował się wszystkimi chorobami i wszystkimi niemocami. Wziął na siebie biedę, wziął na siebie wszelką patologię, wszelkie ubóstwo, wszelkie nieszczęście. Słowo Boże mówi, że Chrystus stał się przekleństwem, abyśmy odziedziczyli błogosławieństwo Boże. A w Jego ranach i sińcach jest nasze uzdrowienie. To nie jest uzdrowienie ducha, tylko uzdrowienie ciała i psychiki. Jeżeli chorujesz teraz na jakąkolwiek chorobę, chcę, żebyś wyszedł tutaj do przodu, stanął po prawej stronie, zostaniesz uzdrowiony z tej choroby. Nieważne, co to jest, czy to jest rak, tam z prawej strony stawajcie. Każda osoba, która chce być uzdrowiona. Każda choroba, bez względu na to, co powiedzieli lekarze. Czy to jest choroba genetyczna, czy to jest w wyniku wypadku. Stawajcie tam z prawej strony. Nie ma takiej choroby, której Jezus nie poniósł na swoim ciele na krzyżu Golgoty. Ja osobiście zostałem uzdrowiony z nowotworu, który miałem na twarzy. Z wielu innych chorób. Ja byłem narkomanem, przez lata brałem narkotyki, 3-krotnie umierałem od kokainy. Kiedy przyszedłem do Jezusa w 2001 roku w więzieniu, bo byłem wielokrotnie karanym recydywistą, byłem mordercą, dealerem narkotyków. Ale kiedy przyszedłem do Jezusa, nie tylko otrzymałem usprawiedliwienie i stałem się obywatelem nieba w ciągu jednej sekundy, ale moje ciało zostało uzdrowione ze wszystkich chorób i niemocy. Mam 46 lat i nigdy nie czułem się tak dobrze jak teraz. Od kiedy narodziłem się z Bożego Ducha, mam wszystko mocniejsze i silniejsze. Każdy mój organ, od zęba poprzez skórę, jest mocniejszy i silniejszy. Dlatego, że wierzę w to, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie.
Wymiana krzyżowa polega na tym, że wszelkie zło należne człowiekowi z uwagi na jego grzeszność spadło na Jezusa, aby całe dobro należne Jezusowi z uwagi na jego sprawiedliwość przypadło ludziom. To się bierze przez wiarę. Kto z was jest chory? Podchodźcie na prawą stronę, zostaniecie uzdrowieni. Ewangeliści, podejdźcie i uzdrówcie tych ludzi. Jeżeli jesteś człowiekiem, który jest zdemonizowany, czujesz, że jesteś zniewolony czymś, czujesz, że nie potrafisz sobie poradzić z jakąś dziedziną życia, że jest jakaś siła, która stymuluje w twoim życiu jakąś patologię, od najdrobniejszego nałogu po problemy natury psychicznej, podejdź teraz do mnie. To są demoniczne siły, które to stymulują. Ale w Chrystusie Jezusie diabeł został pokonany. Nie ma takiego nieszczęścia, takiej patologii, takiego kryzysu, którego nie można złamać w Chrystusie Jezusie. Jezus to Król i Pan. Jeżeli potrzebujesz uwolnienia, podejdź do mnie. Położę na ciebie ręce i Boża obecność przeniknie ciebie. Jesteś wiatr. Nie bój się. Twoim żarem. To Boża moc. Tyś jest siła. Tyś Pan. Jesteś sterem. Ja twym żołnierzem. Tyś jest ogniem. Tyś Pan. Jesteś wiatrem. Ja twoim żarem. Hallelujah. Tyś jest ogniem, Tyś Pan.
Jeżeli jeszcze nie pojednałeś się z Bogiem, jesteś wiatrem, ja twoim to jest ten moment, w którym możesz to zrobić. Jest siła, Ewangelia jest prosta. Jezus umarł za grzechy wszystkich ludzi. Ja twym żołnierzem. Jezus jest wyrazem miłości Boga. Wszystkie grzechy ludzi zostały przebaczone w Chrystusie Jezusie. Jesteś wiarą. Ale trzeba w to uwierzyć. Przyjąć to wiarą. Jezus zmartwychwstał. On żyje, naprawdę żyje. On jest żywy. Trzeba w to uwierzyć. Słowo Boże mówi, że kto uwierzy w sercu swoim, że Chrystus zmartwychwstał i wyznał ustami swoimi, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. Spójrz w swoje serce. Czy po śmierci pójdziesz do nieba? Czy nie masz pewności, że w ogóle jest niebo? Ja idę do nieba. Tak, idę do nieba. A kataralara padre de lehor. Idę do Ojca mojego w niebie. Do Ojca mojego. Za darmo. Za darmo. To się nazywa łaska. To się nazywa łaska. Nie zasłużyłem sobie na to. Jeżeli jeszcze nie przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to oddaj Mu teraz swoje życie. Kto z Was chce oddać Mu swoje życie? Kto z Was chce oddać Mu swoje życie? Przyjdź tutaj do mnie, pomodlę się z Tobą. Oddasz Mu swoje życie. I wszystko nastąpi, stanie się zupełnie inne. Twój duch ożyje. Wystarczy, że w to uwierzysz. Diabeł będzie się musiał cofnąć z Twojego życia. On będzie się musiał cofnąć. Oddaj Mu swoje życie jeszcze dziś. Prosta Ewangelia. Ewangelia łaski. Twym żołnierzem, Tyś jest ogniem, Tyś Pan. Jesteś wiatrem, ja Twoim żaglem, Tyś jest siłą.